podczas różnych nawałnic, wichur i tak dalej. Alarmy fałszywe, proszę Państwa, pochodzą albo z instalacji wykrywania, lub są też w dobrej wierze, no coś się niby zaczyna dziać, dzwonimy po straż, przyjeżdżają strażacy i nagle zdarzenia nie ma. Wystartował nam Adrian Wicik. Adrian Wicik jako sam TFA Team Słowakia. Gorące brawa dla Adriana. Słuchajcie, tu chodzi o czas, on nie potrzebuje rywala do swojej konkurencji. Adrian Wicik, TFA Team Słowakia. No możemy tutaj zaobserwować, co się dzieje, jakie jest tempo. To jest taka troszkę wyższa półka, bym powiedział, patrząc na dokładność wykonywania zadań i tempo, przede wszystkim tempo. No więc powróćmy do tych danych. Proszę Państwa, na porównania za całym roku 2014 zdarzeń w powiecie odbywało 2223. Prifukuj si, daj si kislik! Daj si kislik! Pridaj si! Było zdecydowanie więcej, a rok jeszcze się nie skończył. Tutaj jak mówię, ogółem zdarzeń w 2014 roku mieliśmy... A potiani ho, pojdź! 2023, w tym 586 pożarów i 1533 miejscowe zagrożenia. Alarmów fałszywych w 2014 roku było 143. Adrian Wicik, TFA Team Słowakia. Moi drodzy, ostatni element konkurencji, czyli manekin, ewakuacja manekina. No ładny szans, Chodź, polowiczka! Chodź, ciachaj! Jeszcze! 10 metrów! Chodź! 4 metry! 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 4